Wasza gra w meczu z Gabalą wyglądała bardzo solidnie. Czy ta wygrana doda wam trochę pewności siebie i spokoju? Na pewno pomoże to, że wygraliśmy z tą Gabalą, bo właśnie dwie sparingi wcześniej przegraliśmy, chociaż graliśmy z bardzo dobrymi zespołami, no i super, że udało się wygrać. Jak ocenisz partnerów, z którymi jak do tej pory przyszło wam się tutaj mierzyć? Na pewno byli to bardzo dobre zespoły, regularnie grające w pucharach w Europie gdzieś, no i na pewno nam to może tylko pomóc zmierzać się z takimi zespołami, bo właśnie może nam to pokazać, gdzie jeszcze mamy problemy i trzeba z tego wyciągnąć wnioski i być odpowiednio przygotowani później do ligi. 3/4 obozu za nami, zostało wam już zaledwie 3 dni treningów i sparing z Dynamem Zagrzeb. Jak wasza dyspozycja? Czy czujecie już trudy tego zgrupowania? Myślisz, że będziecie odpowiednio przygotowani do sezonu? Na pewno. Ciężko pracowaliśmy, ale trenerzy wiedzą, co mamy robić. No i mocno pracujemy i myślę, że będziemy na pewno dobrze przygotowani do sezonu.